Już jestem taką dojrzałą zawodniczką. Kiedyś w tym boksie były te medale, był złoty medal Mistrzostwa Europy, był pas mistrzyni świata, no to tylko wypadało do tej kolekcji dołożyć medal olimpijski. Jestem trenerką, jestem zawodniczką, żoną i kucharką, sprzątaczką. Mogę różne rzeczy robić w życiu, ale zawsze będę na pierwszym miejscu mamą. Trenował boks, miał nawet brązowy medal, mistrzostw Polski. Przebywałam na tych salach, gdzieś tam bawiłam się, robiłam sobie przewroty, grałam w piłkę i gdzieś kątem oka po prostu podglądałam, jak brat, jak inni tam zawodnicy boksują. Hop, tak, zobacz Piotrek, zbiłeś, oddajesz. Teraz druga strona. Hop, cyk. Ola, lewy bark wyżej, prawy niżej, nie odwrotnie. Taka pozycja. Czas! No. Pamiętam, na topie był Bruce Lee i Van Damme i brat ćwiczył sobie te wszystkie techniki i oczywiście ja musiałam być jego sparring partnerem albo workiem. Tutaj, chodź do mnie. I teraz trzy. Hop, hop, hop. Ale dłuższe te ciosy. Dłuższe te ciosy i uniki. O, dobry jest. Teraz ja ciebie. Ile mi brakuje? Na początku poszła na akrobatykę sportową. Była taka bardzo sprawna, koordynacyjnie, ale chciała robić to samo, co brat jej, co Bartek. I też właśnie poszła, zaczęła od kickboxingu. Zdobyłam 2 razy Mistrzostwo Świata, zdobyłam Mistrzostwo Europy, zdobyłam Puchar Świata, wielokrotne Mistrzostwo Polski. Następnie przeszła też do tego samego trenera, do Krzyśka Kozodowskiego na boks i tak już została w tym boksie. Startowałam w jednym i w drugim, miałam porównanie i tak jakoś bardziej ciągnęło mnie do boksu. Ciosy z dołu, to samo, ciosy z dołu. Karolina nadgarstek. Sierpowe idziemy, to samo. Druga nóżka, proszę bardzo. Boks wybrałam też przez trenera. Mi się podobało to, jak on to pokazuje, jak on to tłumaczy, jego metodyka nauczania, jego sposób przekazywania. Raz, dwa. Teraz biję odwrotnie prawo ręką, czyli raz, drugą stronę, tak, i raz. Prawy, lewy, tak jest, a teraz będzie lewy, prawy. Z początku nikt sobie nie spodziewał, że Karolina to tak pociągnie długo, że będzie wygrywała Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Roku, Mistrzostwa Świata i tak dalej. Karolinie nigdy nie trzeba było namawiać do ciężkiego treningu. Uwaga, przygotować się, 15 sekund maksa. Karolina wam pokaże. I ona miała tak świetnie rozwinięte koordynacje i ona była tak motorycznie przygotowana do tego treningu, że ona naprawdę uwierzyła mi, ona w ringu to pływała. Człowiek od razu widział, że ta dziewczyna się rusza, to był taki Messi boksu. To, co ona zrobiła, to na nią się patrzyło, chciało się patrzeć. Przejście, Karolina, zmień się. Konrad, wejdź do Karoliny. Zmuś Karolinę do wysiłku, proszę, jedziemy. Poszły konie.
On ją wyrzucał z sali, ona była zawzięta, ona chodziła do kąta, płakała. Krzysiek mówi, ty nie jesteś bokserką, ty jesteś modelką. Ty nie powinnaś tutaj w ringu boksować, tylko chodzić po wybiegu. Często pokazywał mi drzwi i mówił, że po co ty tu przychodzisz, że boks to nie jest dla dziewczyn. No a ja tak uparcie im, on bardziej tak mówił, że ja się nie nadaję, tym ja bardziej chodziłam. Karolina, rotację robisz na całych stopach. Oni to mogą zrobić, ale nie ty. Na całym świecie boksowałaś. Trener Kosadowski ma charakter swój. No nie jeden chłopak zrezygnował przez niego. Trener potrafił na treningu i tak skrzyczeć, i tak zrugać kogoś po prostu dosadnie, że no nie wszyscy psychicznie to wytrzymywali. Końcówka, Karolina, nie ma takiego sierpa. No jak można tak uderzyć? Często z treningu wychodziłam do szatni, płakałam. Zła byłam na niego, dlaczego on mi to robi, dlaczego on tak mówi, przecież mi tak zależy na tym, czy ja tak chcę się nauczyć, ja tak chcę boksować. Nieraz wychodziłam albo w trakcie treningu płakać, albo po treningu, ale potem zaciskałam zęby i sobie myślałam tylko o tym, że jeżeli chcę boksować, to wiedziałam, że tylko on mnie jest w stanie tak dobrze nauczyć boksu, że jeżeli chcę być dobrą bokserką, to muszę słuchać się jego i muszę to wszystko znosić. Tak, z biodra. Karolina, nie ma tak. Jak bijesz lewy hak, to jesteś na całej stopie. Gdybyś nie potrafiła, to by ci nie zwracał uwagi, ale ty to masz w sercu. W tym sporcie czasami takim trzeba być z kurczybykiem, prawda? To jest chamski sport po prostu i tu nie ma miejsca na sentymenty, na delikatność, na kobiecość. Jak się wychodzi do ringu po prostu, no to trzeba być jak chłopak. Trener mi to zawsze powtarzał, że w ringu to ja mam być taką wredną suką, chamem, bezczelna muszę być. Ja nie jestem za tym, żeby kobieta boksowała. Mnie serce boli, jak dziewczyny wchodzą do ringu, biją się i tak dalej, gdzieś ten ta krew leci. To potem tak to jakoś nieestetyczne dla mnie jest. Boks kobiecy nigdy nie będzie traktowany na równi z boksem męskim, bo dziewczyny to jest taki stereotyp, że do garów, nie? Ale i tak teraz trochę tam się w tym naszym społeczeństwie zmieniło. Pierwsze kobiety, które boksowały, na pewno uczyły się od facetów. Więc można to nazwać chyba męskimi sportami, tak. No ale no, coraz więcej kobiet w to idzie. Na kobiety boksujące i też te, które prowadzę, patrzę jak na zawodnika, nie jak na kobietę. Ta psychika jest troszkę inna od psychiki męskiej. Ja nie mówię, że słabsza, bo często mocniejsza, ale inna. Czasami czuję, że ja jestem jakaś taka rozdwojona, że jeżeli jestem z takimi, nie chcę powiedzieć zwykłymi, ale takimi kobietami, które nie trenują sporty walki, takimi koleżankami, które mają dzieci, tak jak ja gdzieś spotykam się na placach zabaw, w szkole, na zebraniu, ja się czuję przy nich jak jakiś chłopak. Ja czuję, że ja mam taki, nie wiem, większy pierwiastek męski od nich. Jak one zaczynają rozmawiać o jakichś kosmetykach, fryzjerach, paznokciach, ubraniach, shoppingu, to mnie po prostu szlak trafia. Aczkolwiek jak jestem z kolei na sali bokserskiej z dziewczynami, które jeszcze mają większy pierwiastek męski od mojego, to czuję się taką dziewczynką, taką kobietą, że nie, no co to ja tu robię? Jestem przecież mamą, jestem żoną, ja powinnam być w domu teraz, ja powinnam, nie wiem, dzieci kąpać, usypiać, śpiewać kołysanki, a nie tutaj bić się jak jakiś łobuz. No, no i co teraz, Karolina? Jakie teraz najbliższe plany? Tokio 2020. Fajnie by było, jakbyś pojechała. Złoty medal olimpijski. O. Najpierw jeszcze trzeba dostać tą nominację. Trzeba trenować mocno i co? I wierzyć, nie? Że się uda. Zdecydowałam się za namową trenera Krzysztofa Kosadowskiego, że spróbuję boksu zawodowego. Namówił mnie na to, powiedział, jedź do Niemiec, jedź do Hamburga, do słynnej grupy Uniwersum, tam gdzie trenował Dariusz Michalczewski i spróbuj.
pierwszej walce tak mi było dziwnie, jak ja wchodzę do ringu, nie mam kasku na głowie. Tak wszystko widzę, wszystko słyszę. Nie wiedziałam, co się dzieje, nie? Że taka goła, właśnie jakbym czapki na głowie nie miała. Stoczyłam 10 walk w Niemczech. Wywalczyłam dwa pasy takie pełnoprawne, mistrzowskie, to był WIBF i GBU i tymczasowe, tak zwane interim WBC-WBA. Także w pewnym momencie cztery paski gdzieś tam na mnie wisiały. Jeżeli sędzia ringowy podnosi tą rękę do góry, jest to piękne uczucie. Te wszystkie wyrzeczenia, te wszystkie cierpienia, które przechodzi się podczas treningu, to się zapomina w tym momencie. To jest tak jak z urodzeniem dziecka chyba. Coś takiego mogę porównać, że jednak ten cały poród to jest bardzo taki bolesny i ciężki i nieprzyjemny, a jak już się urodzi dziecko, to w jedną sekundę się o tym wszystkim zapomina i tylko widzi się to piękne maleństwo i się kocha. A jak się przegrywa, no to jest wtedy masakra. To jest wtedy taki ból serca, taki kac moralny, takie... No, nienawidzę tego uczucia po prostu. Nie wykorzystała tego potencjału, jaki dano jej w Niemczech. Przejście Karoliny na zawodowstwo to moim zdaniem to był... Jeśli chodzi o nią, to był błąd. Staraj się na lewo kontrę, jak wejdzie. Nie przyjmuj na bloki! Nie przyjmuj ty na bloki! Nie, 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 nie możesz takich łapać. Ona jak boksowała wcześniej na amatorstwie, to ona się nie dała dotknąć. Cały czas kontrolowała walkę. Ona praktycznie przez całą walkę ciosu nie zebrała. Jej praktycznie nigdy krew z nosa nie leciała, oka nie miała podbitego. Jak boksowała w amatorstwie i ja myślę, że ją to zawodowstwo zepsuło trochę, bo i tam kazali się iść pchać, nie? 10. walkę zrobili mi, to była unifikacja wszystkich pasów, wysłali mnie do Trinidadu. Tam się jedzie po porażkę. Tam musi nasza dziewczyna, my po to robimy galę, my po to robimy imprezę, my po to ściągamy dziewczynę i zapłacimy tobie, żebyś nie wygrała z naszą, tylko żebyś tylko przyjechała jako, powiedzmy, przystawka, a nasza ma wygrać. Przegrałam ją, straciłam swoje pasy. I woda, że w Hamburgu kontraktu dalej i z nią nie przedłużyłem. Człowiek tak się poświęca, trenuje mocno, i w jednym momencie przegrywa walkę jedną i musi się pożegnać. Ja myślałam, że to już jest mój koniec, że koniec przygody z boksem. No, dawaj teraz szybko. Uważaj na dziury, bo zaraz już jest za 10:08. Musimy zdążyć do szkoły. Dawaj, Paweł, szybciutko. A wy poboksujecie coś dzisiaj? Pawełek, może zrobisz trening z grupą? Nie. Nie? Nie lubisz boksu? Lubię, ale nie lubię z grupą. Czego nie lubisz? Z grupą. A, z grupą. Tylko ze mną? Zrobiłam pusty stylizacji paznokci. Zatrudniłam się w salonie. Zajęłam się przygotowywaniem do ślubu. Wszystkie suknie, przymiarki i takie... Pierdołami się zajęłam. Chciałam takie damskie, typowo dziewczęce zajęcie sobie znaleźć, plotkowanie z klientkami, robienie im pazurków i tak dalej. Tak się skończyła moja przygoda z boksem. No dawaj, dawaj, 20 plus 11. 20 plus 11 równa się 32. 32? Nie, 30, 20 plus 11. 2! 1, no 30 plus 11. Ładnie pisz, dobrze? Staramy się. Jak najpiękniej. Urodziłam drugiego synka i mniej więcej jak on już miał 4 miesiące, to ja sobie pomyślałam, nie, ja w tym domu dłużej się wytrzymam, ja muszę wyjść, ja muszę gdzieś iść na trening, muszę iść do tych wariatów, do tych świrów sportowych, bo tej adrenaliny mi bardzo brakowało.
wychodzi na to, że miałam 9 lat przerwy od czynnego takiego zawodniczego uprawiania boksu. Cieszę się, że wróciła i też mi tu podciąga trochę też kadrę i sama się ciągnie. Czempion, przyszłość świata. Zanim Natalia się pojawiła w kadrze, ja nie miałam takiej bratniej duszy. Ja byłam, była grupa i gdzieś ja byłam z boku. Wiadomo, nie? Musi być ta chemia, musimy odbierać na tych samych falach. Dawaj, dawaj, dawaj! Więcej trochę tych ciosów, dziewczyny, nic się nie dzieje. Bo... Karola, zdejmij tu bluzę. Razem jeździliśmy na zgrupowania, na turnieje. Razem zdobywałyśmy medale. Karolina wróciła, ja zostałam trenerką kadry. Nie bij się, nie bij się, oszukuj nogami! Wyżej te ręce, nie możesz łykać tam. Bo jak słoń boksujesz. Boli cię prawa, a lewej nie używasz. Raz tylko zadałaś lewą. Więcej to lewą ręką. Jeden buka, drugi dojdzie. Jeden nie dojdzie, ale drugi dojdzie. Ale jak ty nie próbujesz? Lewej więc. No. Po tym odejściu szybko. No. Buch, taki luźny, nie na siłę, tylko taki pach. Brzydkie słowo, stara, ale no nie jest Karolina najmłodszą zawodniczką. No nie chcę tak już skreślać tej dziewczyny, bo cały czas widzimy jej zaangażowanie, absolutnie ona w to wierzy i to jest najważniejsze. Ale czy ona w to wierzy do tego stopnia, żeby się zakwalifikowała na tę olimpiadę? Karolina, żeby pojechała na igrzyska do Tokio, to musiałaby zdobyć kwalifikacje, 5 Europejek tylko mamy. Także no, ciężko będzie, ale myślę, że ktoś tam się zakwalifikuje z naszej drużyny. Tak, dobrze. O, widzisz, już ponawiaj. No, nie zatrzymuj tej lewej ręki. Długi lewy sparku. O, widzisz, taki długi, nakładany taki cel. No, o, widzisz, dawaj, pracuj to lewo. Tak rob, tak pracuj, taki długi, nakładany. Tak. Tam były momenty, że fajnie. A potem jak już takim lewym... Na dół prosty. Prosto tak na ją tutaj na wytrupnie. Halo? Szymonek tam czeka. No, Szymonek to ostatnio nie chciał mnie puścić. Strasznie też przeżywa, jak mnie nie ma. No i tak szacun normalnie. No, teraz do czerwca to będziemy mieć mocno, nie? Obozowo. Tak chciałam właśnie, żeby boksować, ale żeby mieć męża, żeby mieć dzieci, żeby to wszystko pogodzić, nie? A często to tak w życiu jest, że albo masz jedno, albo masz drugie, nie? Albo masz jakiś tam w czymś odnosisz sukces, ale jesteś na innym jakby tam polu życia nieszczęśliwa, albo ten, nie? A ty jakoś godzisz. No ale tak wiesz, tak jak byłam kiedyś mistrzynią świata w boksie zawodowym, no to nie miałam męża, nie miałam chłopaka, bo tylko trenowałam od tego, nie? Potem znalazłam, no to tam mi się posypało w tym sporcie, wiesz, jedna ciąża, druga, no to nie trenowałam ten, nie? Tutaj, wiesz, i tak nieszczęśliwa, i tak nieszczęśliwa, nie? Po prostu rób to, co robisz w danym momencie. Jak wychodzisz na trening, to robisz trening, a jak jesteś w domu, to jesteś mamą. No. Teraz bardzo dużo jestem w ogóle poza domem, ponieważ cały czas mamy zgrupowania, wyjazdy. Więcej mnie w domu nie ma niż jestem. Jeżeli ma się rodzinę, dwójkę chłopaków i pogodzić to wszystko z treningami i mentalnie zająć się tymi dziećmi, to wszystko jest takie naprawdę ciężkie, to jest duże obciążenie psychiczne i moim zdaniem to naprawdę trzeba mieć jaja, żeby coś takiego pogodzić, nie? No tak zawsze o tym wiesz. No
ma swoje lata, nie już wiesz, to tak brzydko mówić o kobiecie latach. Ona ma 36. Wiadomo, na maksa trenuje, na 100%. Mocne są treningi. Czas. Czas! Wstawaj! Czasami wymiotować się chce, no ale ja mam cel, bo ja mam zawody. Będziesz mi dopingować? Będziesz mi krzyczeć? Głośno? Głośno? Dobra. Ale wiesz, ona też ma dwie ręce i dwie nogi i jedną głowę. Przyjechała na Mistrzostwa Polski bez trenera. To był problem. Ja pomogłem jej w ringu poza ringiem troszkę. Walka nie była ładna, to czasem tak się zdarza, że ktoś jeszcze nie posiadający umiejętności bokserskich zrobi ci więcej problemu niż ktoś, kto posiada duże umiejętności bokserskie. A ona się zaraz uspokoi. Na razie ją puszczaj spokojnie. Niewygodna była. Niewygodna była, cały czas szła do przodu i się nie poddawała. Taka dziewczyna z charakterem. W przerwie miałam większą wiarę w to, że może się to udać. Trochę potrenuję i wrócę do tego. Karolina była bardzo zaskoczona tym, że przeciwniczka była jak gdyby zupełnie w żaden sposób nie do zatrzymania. Bo ona jest przyzwyczajona, że goni się ciągle w jedną stronę, a ty ją drugą puść. Bam! Ciągle tu. Puść. Teraz pach! Trochę w drugą, tak? Także na razie tak jest, że trenuję, nie poddaję się, nie jest ciężko, bo to wiadomo, nie jest tak łatwo pogodzić te wszystkie obowiązki, te wyjazdy, ale też zdaję sobie gdzieś sprawę, że może się nie udać i mogę nie zdobyć tego mistrzostwa. Tak jest, właśnie o to chodzi, trochę na boki. Już, kontrolujesz, o! Czasami nie liczy się ten sam cel, zdobycie tego medalu, tylko ta droga, którą się przechodzi. Skoro coś w środku mówi, że trzeba to robić, no to warto właśnie postawić wszystko na jedną kartę i dążyć do celu. Tak jest, widzisz, co się dzieje? Tak jest, i chodzisz. Tak jest. Odnerwij się. Końcówka, oderwij się za boku. Nawet jak już będę po tej 40 i skończę uprawiać boks, nie będę miała tych wyrzutów sumienia, że nie spróbowałam. Dzięki, ja już mam końcówkę.
Dziękuję a ty dopiero bardzo. Zaczynasz i wiesz, nie rezygnuj tylko. Nie, naprawdę. Czasami trener mi mówi, że źle po prostu to wszystko rozegrałam, że poczekać ze ślubem, z dziećmi, ale ja właśnie nie, nigdy tego nie żałuję, nigdy. Dzieciaki to jest w ogóle moje szczęście i takie mistrzostwo świata i takie medale, że nie zamieniłabym tego na nic.